Każdy człowiek potrzebuje w jakimś sensie mistrza. Każdy człowiek potrzebuje ojca jako punktu odniesienia, czy to przeżywa bunt młodzieńczy, czy wcześniej przeżywa to, że mój tata jest najlepszy na świecie. Czy jesteśmy dumni z własnego ojca, czy wstydzimy się go. Zawsze jest on punktem odniesienia. Jeżeli mówić o kierownictwie duchowym, ja wolę właśnie tak, o ojcostwie duchowym, to tym ojcem jest ktoś, kto stanowi taki punkt odniesienia. Jest kimś, do kogo można pójść i powiedzieć wszystko z całkowitym zaufaniem. A więc przede wszystkim zostać wysłuchanym i przez to właśnie mieć to odniesienie do kogoś. Można usłyszeć słowa, które moje osobiste doświadczenie wyrażą językiem Kościoła, językiem doświadczenia teologii duchowości. Więc zobaczę, że moje doświadczenie, moja droga nie jest oczywiście inna od jakiejkolwiek innej. Jest moja, osobista. Ale że mieści się w doświadczeniu ludzkim, że są czasem jakieś rady, jakaś pomoc, jakieś światło. Oczywiście rolą kierownika nie jest podpowiadać zbyt dokładnie, nie jest podejmować decyzje za kogoś, nie jest zwalnianie z odpowiedzialności. Na początku porównałem z ojcostwem po prostu, takim ojcostwem jako punktem odniesienia. Jedna z różnic to jest taka, że tego ojca w sensie duchowym czy kierownika ktoś sobie sam wybiera. Dziecko nie wybiera sobie ojca, ma ojca i już. Natomiast w tej relacji człowiek dorosły do innego dorosłego, to już ten, który chce mieć owego kierownika, czyni go swoim kierownikiem. Więc jest to jak najbardziej relacja dwóch osób dorosłych, gdzie każdy ma swoją odpowiedzialność, no i ów kierownik czy ojciec jest w tle. I zwykle taką rolę, takiej roli nie pełni jakaś jedna osoba. Mamy to rozmaite punkty odniesienia. Może to być jakiś pisarz sprzed wieków. No, dla niektórych może to być jakaś gwiazda estrady też. Nie? Ktoś, do kogo się porównuje, od kogo czerpie wzorce. Mogą to być bardzo płytkie wzorce, mogą być głębokie. Niekoniecznie takie właśnie kogoś żyjącego, kogoś z kim rozmawiam na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o konkretną już praktykę kierownictwa duchowego, no to tak jest, że spowiedź jest sakramentem, który nam tak częściej towarzyszy. Natomiast kierownik duchowy nie musi być stałym spowiednikiem. To nie musi być ktoś, do kogo jedynie chodzę do spowiedzi. To w ogóle nie musi być spowiednik. To może być osoba świecka, która w ogóle nie ma prawa do rozgrzeszania. Natomiast jest właśnie tym punktem odniesienia i kierownikiem duchowym może być ktoś, kogo widzę raz na kilka lat, chociaż spowiadam się regularnie, na przykład raz na miesiąc.